Cześć, to Macie, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii The Sims 4 Kawaler z Odzysku. Tak, naszym głównym bohaterem będzie Abelard Smith, którego znacie z podstawowej serii The Sims 4, która jest u mnie na kanale. Jest to syn Iwy i Rafała i będzie on właśnie naszym głównym bohaterem. A tak ogólnie, na czym polegać będzie wyzwanie? Opis całego wyzwania szczegółowo znajdziecie albo w opisie filmu, albo link do opisu całego wyzwania będzie też w opisie filmu. W każdym razie jakoś on się tam znajdzie w jakiś tam sposób i na pewno się do niego dacie radę dostać. A tak ogólnie, nasz kawaler z Odzysku, jak się domyślacie, będzie musiał poślubić 10 kobiet i każdą w jakiś tam sposób ośmiercić. Jest to odmiana wyzwania Czarnej Wdowy, tylko u nas jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Ponieważ gdy po raz pierwszy się ożeni, będzie z tą żoną musiał mieć dziecko. I tutaj zaczynamy tak jakby drugi etap wyzwania, ukryte dziecko. Jest on opcjonalny, jakby ktoś nie chciał, to nie musi go wykonywać, może tylko ogarnąć samo uśmiercanie żon. Więc mamy ukryte dziecko, oni muszą sobie zrobić dziecko z tą pierwszą żoną, on później tą pierwszą żonę zabić, musi to dziecko ukryć przed innymi żonami. No i dziecko jak osiągnie etap nastolatka, no wiadomo, nastolatka nikt nie upilnuje, wyprowadzamy go z domu. Później dalej kontynuujemy pierwszy etap, czyli kawaler z Odzysku, gdzie dalej będziemy poślubiać kolejne kobiety i je mordować. Takie standardowe zasady, jak że kobieta musi być singielką, a Abelard nie może mieć pracy czy coś, u mnie nie obowiązują. U mnie jest troszkę mniej jakichś tam zasad, to jest mniej skomplikowane jak dla mnie. I jak już uśmierciłem wszystkie 10 żon, mamy etap trzeci, czyli ożywienie. Będziemy musieli każdą żonę jako ducha dodać do naszej rodziny, tam zaprzyjaźnić się, poprosić, żeby dołączyć, a tak dalej, a później ożywić. No, więc tak wyzwanie będzie wyglądało. I jak pamiętacie, Abelard mieszka w Windenburgu, tutaj w tym domku, gdzie się wyprowadził po swoich urodzinach. Jest to dość skromny, mały domek, jak na razie jedna sypialnia, łazienka, kuchnia, salon. Jak widzicie, on nie dysponuje dużymi funduszami, bo go wyprowadzając miał tylko 20 tysięcy od rodziców, więc te 16 poświęci na udekorowanie swojego domku, co zobaczycie już w kolejnym odcinku. Oczywiście w wyzwaniu wszelkie kody na pieniądze, cheaty, mody są niedozwolone. Co więcej, oczywiście tutaj po sąsiedzku mieszka Iwa z Rafałem i z Pascalem. I tak, główna jeszcze kwestia, jak wygląda nasze miasto. Ja do miasta, słuchajcie, dodałam same domki z galerii. Zaraz wam jeszcze pokażę, czyje głównie domki dodałam, bo też jest bardzo dużo losowych domków. Gdzie to jest? To są parcele. Nie tu, tylko tu. Obserwuję. Więc tak, głównie są domki Marcin Jejejej, Bestmanka, Tęczowego, Ulaśki, bodajże jeszcze Tuli, Joanny, coś chyba od Mary jeszcze jest. Mogę prosić tylko, tak, parcela. Może coś się jeszcze nawet od Mister Ceby znalazło, od Mary chyba coś właśnie jest. Chyba tyle. No i jest naprawdę mega duża ilość takich losowych domków, które po prostu na przykład tutaj wpisywałam w wyszukiwarce Windenburg, żeby mi coś fajnego znalazło. Też jak widzicie, wszystkie domki nie są zaludnione, więc jeżeli chcielibyście, żeby jakaś wasza rodzina dołączyła do mojej serii, w komentarzach pod tym filmem piszcie swój nick z Origina i ewentualnie nazwę tej rodziny, nazwisko czy coś i ja tam losowo sobie powybieram kilka rodzin, bo na razie tutaj mało osób mieszka. Tutaj mamy państwa Krainów, jakąś panią Beauty. Tu mamy jakąś rodzinę. Tutaj oczywiście nasze Smithy mieszkają. I tak, w Oazie Zdrój. Powiem wam, że to całkowicie macie inaczej wygląda, jak są wstawiane domy z galerii. Nie to, że ja same duże, drogie domy dodałam, bo na przykład, no tak, tutaj jakiś bezdomny mieszka. Tak, bezdomny w domu. W każdym razie tutaj jest domek tylko z jednym łóżkiem. Tutaj się nie wyświetla. Aha, musiałabym mieć tryb budowania. W każdym razie nie są to same jakieś wypasione domki. Tak, tutaj z racji uwielbienia tego serialu musiałam wsadzić rodzinę Bradshaw. I też, żeby było śmiechowo, słuchajcie, wsadziłam tutaj rodzinę Forrester. I tutaj rodzina Adamsów. A tak reszta to są jakieś przypadkowe osoby, jakieś Godwiny. Tak jeszcze kogoś z dzieckiem nasadziłam. Evans.
No dobra, okej. Więc tutaj mamy sporo właśnie pustych domków. Tutaj na przykład jest chyba tylko jedna sypialnia też z jedną toaletą. No, zdecydowanie inaczej to wygląda niż w podstawce gry, ale te domki naprawdę nie są jakieś super wypasione. W każdym razie dla nas to nie będzie miało większego znaczenia. Wróćmy do Abelarda. Bowiem nasza rozgrywka i tak się będzie tyczyła tylko właśnie naszej parceli. Więc cóż, patrzcie, patrzcie, kto idzie. Ty kto to jest? Rich Forrester! Okej. Okay. Właśnie, jeszcze tam ogólnie w tym... Ty jesteś w ciąży tu jeszcze? Chyba tak. Dobra, może ją przywitajmy sobie, obaj mi. Jeśli tyczy się, słuchajcie, jeszcze poślubienia simek, które mają mężów. Tutaj jest taka dopuszczalna opcja, tylko jest jedna zasada. Z mężem musimy najpierw doprowadzić do ich rozwodu, a z mężem musimy się pokłócić, pobić i uznać go za arcywroga. Dopiero wtedy możliwy jest ślub z taką właśnie osobą. Tak, my musimy się ogólnie wybrać na miasto, poznać sobie tutaj jakieś panienki. W ogóle, tak, znacie się. Cieszę się, że się znacie. Dobrze, ty tutaj popytaj o zawód. W ogóle jeszcze z takich obowiązkowych rzeczy, które musimy zrobić, musimy wymaksować sport, jogę i charyzmę. Jeszcze tutaj ze względu na to, że to zadanie, wyzwanie, aż tak sobie rozbudowałam w kwestii właśnie, że jeszcze dodałam tutaj ukryte dziecko i na koniec to ożywienie. W związku z tym długość życia jest tutaj ustawiona na... O, mamusia przyszła. Długość życia jest, słuchajcie, ustawiona na najdłuższe i jest możliwość jeden raz odmłodzenia sima. Jest jeszcze tak zrobione, że wszyscy w okolicy się nie starzeją, tylko mój sim może się starzeć. No mówię, wszystkie dokładne zasady możecie sobie przeczytać właśnie w opisie filmu, ale myślę, że w trakcie rozgrywki też będę tutaj w miarę wyjaśniała wszystko. Liczę też, że nowi simowie sami mi się nie zespełnią, bo naprawdę chciałabym od was trochę simów też wrzucić. W ogóle spora część z was pisała, że żebym z ich galerii wzięła sobie domki, więc te niki, które zapamiętałam, to właśnie posprawdzałam, powpisywałam. Ty dokąd? O, z mamusią się idziesz przywitać. Tego może poznaj. No, więc spora część domków też jest od was i też chciałabym mieć tutaj rodzinę. Weź może zapytaj o zawód, kim ty jesteś, człowieku? Arystokraci. Już od razu ledwo ciebie dodałam na świat, a już ty arystokratą jesteś. Która jest w ogóle godzina? Jest 10 rano, słuchajcie. Ty niepracujący tatuś. Okej. Okay. Ja bym, słuchajcie, może poszła do wierzbowej zatoczki. No i koniecznie będziemy musieli troszkę przerobić to mieszkanie. Po pierwsze, potrzebuję koniecznie piwnicy. Drugi, nie wiem, po co mi to drugie wyjście tu. No bo w sumie tutaj jest przejście, no ale tak... Nie wiem. Troszkę się pobawię tym domkiem. Nie będę tutaj chyba raczej pobierała żadnego domku z galerii. Nie będę też prosiła tęczowego ani kogo, żeby mi robił. Sama chcę tutaj właśnie podołać temu. W końcu wyzwanie, prawda? Więc skoro wyzwanie, dajmy się tutaj do wierzbowej zatoczki. Newcrest, słuchajcie, jeszcze nie ruszyłam, bo nie mogę się zdecydować... Chodźmy do parku. Nie mogę się zdecydować, czy... zrobić tam jakieś miejsca budowlane, czy w sensie budowlane, czy zrobić to takie stricte turystyczne miejsce, jakieś właśnie spa, kluby, bary, to wszystko, czy zrobić tam miejsce mieszkalne. O, tu ktoś jest. Maria Adamiec? Oj, pani, ja pani chyba tutaj nie stwarzałam. No i pani też nie. Ale to nic, niech trochę osób będzie. Oni nie będą mi mieszkać w domkach, bo ja zaznaczyłam opcję, żeby nie było zaludniania samoistnego domów. Więc dobra, może porozmawiajmy z panią. Pani nawet taka sobie, młodo dorosła, patrzcie, on też młody dorosły, tak pod kolor, troszkę pasują. I właśnie w zasadach jest...
To pani ogrodnik, tata? A idź sobie. W zasadach jest, że abyśmy mogli wziąć ślub, musimy najpierw wymaksować sobie i przyjaźń, i romantyczne. Może po plotku z nią. Więc musimy sobie najpierw to wymaksować i dopiero możemy zaprosić ją na randkę, z której musimy osiągnąć złoto i dopiero wziąć ślub. No, a potem musimy zabić i możemy poślubić kolejną. Jeszcze w tym wyzwaniu ustaliłam taką zasadę, że każda żona, czyli 10 żon, ma być każda zabita inną śmiercią. Nie, to jest jeszcze ktoś inny. Dobrze, to może sobie tak zapytajmy tylko, czy jest w związku. I umówmy się jedno. Żeby nie było mi za łatwo, nie używamy cechy oczaruj. Bo to wtedy, wiecie, jak... Aha, są małżeństwem. Bo wiecie, to wtedy byłoby tak od pyk i już załatwione. Więc nie chcę tej cechy używać. Szkoda, że jej jakoś usunąć się nie da. No ale cóż. Weźcie się tutaj dobrze, może poznajcie, o popraw humor. O, zapytaj o zawód. Tam ktoś chodzi. Jest wredna, bu. To jest ta babcia. Bo w ogóle stwierdziłam, że jeżeli ona dożyje, to Abelard to swoje ukryte dziecko do niej wyprowadzi jako nastolatka. Bo nastolatka musimy wyprowadzić właśnie do wybranej przez nas rodziny, nie? Ja tam stwierdziłam, że do jakiejś babci wyprowadzimy. Kto tam jest? A, bezrobotna. No i niby, że wiecie, Abelard nie może pracować, ale to tam, to jest też kwestia umowna. Czy to jest Samantha? Nie, to jest Olivia. To? Weronika. A ten już tutaj przypylił. Patrzcie, jaki ten jest świetny. No weź. A, to jest Gomez. Ja myślałam, że... Tak, to jest Adams. Dobrze myślałam. Dobra, nie chcę tymi się wszystkimi simami. Tak, dla mnie to jest nowość, ja jej godzinę temu dopiero dodawałam wszędzie na świat, więc stąd tak to wynika. O czym wy tak dyskutujecie? Może coś zabawnego, co? Najbardziej, słuchajcie, nie wyobrażam sobie morderstwa przez rozbawienie, no ale jakoś damy radę. No i tak jak mówiłam, słuchajcie, odcinki się będą pojawiały tak samo jak u mnie seria z Minecraft na obcasach, raz na 2 tygodnie, więc za tydzień spodziewajcie się podstawowej wersji The Sims 4, a za 2 tygodnie naszego wyzwania. No liczę, że wyzwanie wam przypadnie do gustu, bo ja tutaj mam tyle pomysłów do co tutaj możemy robić. Wiecie co, zróbmy tak też standardowo. O, zaproś do patrzenia w chmury. Ona ładna jest, młoda, dorosła. Dlaczego ona już ma męża właściwie, co? No, gdzie idziecie w te chmury patrzeć? No, dobrze, że mam trawkę. W ogóle to teraz gotowania będziesz musiał się nauczyć. No tak, on musi mieć rozwiniętą charyzmę. Tam ma tylko drugi poziom. Sprawność fizyczną, tu ma najlepiej się ustawił. A co to jest? Okej. Serio, ja ich dodam do świata? A to oni mają spotkanie kostiumowe. Okej, dobra, to ja im nie przeszkadzam. Tam druga taka sama biegała. Dobrze, weź tu jeszcze, opisz może nowy pomysł. Spróbuj ją objąć. I nie wiem, dyskutuję strategii gry. Tak, ja tutaj, słuchajcie, przenosząc na ten świat naszego Abelarda, bo to jest całkowicie... O, ta lata, Gabi.
całkowicie inny safe niż ten z naszej podstawowej serii. Właśnie przeniosłam go razem z Gabi, Robertem, Rafałem i Iwą, no i Pascalem, żeby właśnie zostały ich relacje. Jeszcze tutaj o, na drzewku jest. No Rafał na przykład swoich rodziców już nie pamięta, nie? Ale na szczęście ten wszystkich pamięta. Dobra, pogadajcie sobie tutaj jeszcze. I będziesz chyba spływał powoli do domu, co? Oś, poznał jeszcze kogoś. To co już popsułeś? Boże, to ku... Stoło tak zawsze. Weź okaż niepewność. A ty co chcesz? On jest taki do ćwiro młodego podobny. Jeszcze właśnie w zasadach nie ma nic o kwestii aspiracji. Jak dla mnie aspiracja wydaje mi się, że może być dowolna. Dobrze, wiecie co? Dajmy sobie spokój. Może ona nas zaprosiła znowu do patrzenia w chmury? I to sama z siebie, patrzcie. A tam kto idzie? Się wydaje, że panią moglibyśmy poznać. To jest Samantha Jones. Poznajmy ją. Ja nie wiem, czy ja bym ją chciała jako żona, ale poznajmy. To jest Weronika. Okej, aż tam poszłaś. Dobra, weź pochwal strój, że dobrze wygląda i w ogóle. Może zapytaj o zawód, chociaż nie wydaje mi się, żeby ona jakikolwiek tu miała. Jest bezrobotny, no właśnie. No, a te nasze babcie tu łazi. Przyjazne. Dyskutuję strategię gry. O, pręż muskuły. Powinna na to polecieć. Może właśnie zapytajmy się, czy ona jest w związku. Ona też jest młodo dorosła. Wiesz co, Abelard, ty jesteś zbyt bezpośredni, coś mi się wydaje. No, to se narobiłeś. Aj, chłopie, ty jesteś specyficzny, ja będę musiała do ciebie inaczej podejść. Co tu chodzi tu? Barbara Cegła, dobra, ty nie jesteś od nas. O, to jest ta, tu jest ta starsza. Kto tu jeszcze jest, kogo ja bym mogła poznać? To coś dziwne tu jest. Kim ty jesteś? A weź ją przywitaj. Mam nadzieję, że na co dzień ona nie jest niebieska, co? A, patrzcie, kto tam lata z tyłu. Tak fajnie właśnie, że od czasu do czasu widzimy naszą rodzinę tutaj chodzącą sobie. I nie za bardzo mamy na nią wpływ. Może ją poznaj po prostu. Popraw humor. O, widzisz, ona jest dobra. Zapytaj ją o zawód. O, pożartuj troszkę. Gdzie wyjdziecie? A ja nie klikałam im, żeby kładli się, prawda? Im to samo wskoczyło. W ogóle czekajcie, chcę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. 1000 on ma. Może prosiaczki zobaczyliście, super. Nie śpi 24 godziny z rzędu. No nie wydaje mi się, ale niech będzie. Już jest 17, mógłbyś wrócić do domu. To weź się jeszcze obejmij na pożegnanie. Dobra, jej nie pytaliśmy przynajmniej, czy ten. Czekajcie, może by jeszcze coś. Opisz nowy pomysł. Dobrze, pożegnaj się i wracaj mi do domu. Tu, pożegnaj się. No, czemu się nie pożegnałeś? Ach, dobra, idź sam sobie do domu. Pora nauczyć się panie gotować. Dorosłe życie. Przepraszam, kto tu jest? Barbara Cegło, a to? Piskosz. Powiem wam, że jak pousuwałam wszystkich simów, tak teraz ci, co nowi jakoś sami weszli, to ich nie poznaję. Dobra, wróciliśmy do naszego ubogiego domku. Weź może zjedz obiad. Makaron z serem. Tak, spróbuj coś przyrządzić.
No na razie masz na bogato, patrz, masz półkę na książki. Nie no, jakoś to ładnie zorganizujemy tutaj. Myślę, że kuchnię tutaj przeniosę, wiecie. Tutaj dojdzie ścianka. Tutaj bym chciała zejście do piwnicy, bo piwnica mi będzie potrzebna. Ewentualnie, bo ta działeczka jest dość spora. Tutaj w tą stronę sobie rozbudujemy dom. Tylko właśnie przydałyby nam się pieniądze. Właśnie w oryginalnym wyzwaniu z Czarną Wdową jest ten wymóg, że mamy mieć za męża singla, żeby cały majątek jego przejąć. Tutaj nie wydaje mi się to konieczne, nie? Zjadliwe to? Wspaniała, patrzcie, talent po Iwie. Dobra, kończ tą kolację i pójdziesz spać. No, a rano będą czekały ciebie nowe wyzwania. No, nasz śpiech już tutaj wstał, po kolacji wziął oczywiście jeszcze prysznic i się już kojtnął. No co, to teraz nauka robienia śniadania, tak? Zjedz śniadanie, jajecznica, noc. Co facet mógłby sobie zrobić na śniadanie, prawda? I wiesz co, ja tak myślę, że mógłbyś się udać na siłownię. Na razie ciebie tutaj, jak widzisz, nie stać, to znaczy no stać, ale nikt ci jeszcze nie zrobił tutaj ani siłowni, ani nic. Ugaś się, no proszę ciebie. Ugaś to. Weź odejdź. Poprosić faceta, żeby gotował. Tak, cuchniesz. Wracaj na górę i proszę wziąć prysznic. No, takie rzeczy to tylko u mnie w odcinkach. No. Nowy sezon tych. Obsasów mało nie zginęłam. Tutaj nowa seria Simsów też mało mi się nie spalił. Co to jest w ogóle? Osmalenie. Już? Uczochrany? Cieszę się. Nie, nie, nie. Ty idź skończ to gotować. Czy tego nie możesz? No przecież jest kosz na śmieci, o co ci chodzi? A sam się dorwałeś do tego. Znów wytwarzanie. No musisz jakieś... Serio podpaliłeś się, jak już skończyłeś robić jeść? Przynajmniej masz atrakcję. W każdym razie pójdziesz na siłownię, bo tam na pewno też i inne dziewczyny poznasz, a przy okazji też zadbasz troszkę o sprawność fizyczną. Tak, pozmywać po sobie też trzeba. Idź jeszcze do toalety przy okazji. Okej. No i dobra, i śmigamy na siłownię. Tutaj w twoim mieście jest siłownia? A jest siłownia, a nigdy tu nie byłam na siłowni. To wybierzmy się. Czy my kogoś... Gabi, dlaczego ty masz raka? Okej. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę. No, dzień dobry, bardzo kogo ja już tam widzę. Trenerka, uhuhu, to przyjazne powitanie. Weź tak do niej, wiesz, podejdź i spytaj. Proszę pani, potrenuje mnie pani. Nie, ale można coś takiego, żeby ona trenowała nas? Co cię głowa boli, no? Dobra, ktoś się pojawił, kto to jest? Jakiś Tony. O, patrz, tatuś jest. Wspólny trening z tatusiem? A to czekaj, zrobimy sobie tak. Działania. Dodaj do grupy. Ćwiczenia razem. Czekajcie, bo teraz nie wiem, które to. Proszę, ćwiczenia razem to jest. Ćwiczenia. A mogę wiedzieć, gdzieś ty polazł? Jeju, to się schodzi tamtędy, wchodzi tu i... Ojaj! Jaki straszny, no okej. Nie no, tutaj jest... Uhuhuhu. Pani Samanto. I tak najlepszy był odcinek, gdzie ona robiła sobie jakiś tam peeling twarzy i cała skóra jej zlazła. Ale to czekajcie, niech... To zobaczę, kto tu jeszcze jest. To tu? Brooke Forrester! Ojojoj! Nie wiem, czy ty jesteś podobna, czy nie. Wow, my tu basen mamy.
Szatnie, super. Przebierz się w ręcznik. Okej. A nie ma tutaj żadnego nic z jogą, nie? Może na samej górze. Nie, tu też są bieżnie, tu są jeszcze stoliki, bar. Fajnie tu jest. Tu nigdy nie byłam. Pokaż tylko. Nie, nie idź do domu. O, tu chciałam działania. Rozwiąż grupę. Niech sobie Rafa robi, co chce. Ale z niej, słuchajcie, trenerka polazła sobie tam i zadowolona. To? Na ten tony cały? Śmarek, dobra. Pani Samanta mówi, że już śmierdzi. Zaraz tam na górę ktoś tu... O, właśnie, tu jest trochę ludu. A... Harrison. Chciała, że ktoś tu do mnie przyszedł. O, na przykład ty. Weź przyjazne powitanie i jakoś, nie wiem, niech ona... To jest Adamsowa, tak. Niech ona z nami poćwiczy, czy coś. No, cześć, cześć. Weź działania, dodaj do grupy. Możecie iść razem na przykład w basenie popływać? No nie nago, no proszę was. Już przecież... O, idą. A czemu ta jest do mnie flirciarska? Nie, proszę, nie. No serio, w kapeluszu? Jak będziecie pływać, możecie rozmawiać w trakcie? O stylach tańca może porozmawiajcie, czy coś. Plotkuj. Przyjazne, co wy byście jeszcze mogli tutaj? O, pochwal ją szczerze. O, podpiń tu i rozmawiaj sobie. O. Jest, i charyzma nam się udało jeszcze wbić. Super. Charyzma akurat potrzebujemy. Będziesz skakała? Nie. Ale możecie sobie skoczyć. Prosty skok masz. O. A ona czemu nie skacze? O, Rafał się chyba już zmywa. Weź może z romantycznym zapytaj, czy jest w związku. Jaki ona tatuaż ma, patrzcie, fajny. Też bym chciała taki. Ale widać, że ćwiczy. O, i ona jest singlem. Ha, to może byście porozmawiali o zainteresowaniach. Może zapytaj o zawód. O, pochwal szczerze. Ty byś powinien nad klatą jeszcze pracować. Patrzcie, jak wszystkie cechy jej szybko wyłapał. Jest ta. Może opowiedz porywającą historię. Jest bezrobotna, szkoda. Weź jeszcze śmieszną historię opowiedz. O, dowcip po małpach, rozbaw ją, pokaż, że masz poczucie humoru, nie? Jesteś fajny. Z tą Marią całkiem nieźle się dogadaliśmy dzisiaj, no. Jeszcze tą Larę trzeba byłoby wypadać. No Boże, Abelard, proszę cię, nie zdradzaj, no, że potem z nią zerwiesz. Aj, chłopie, chłopie. Widzisz, pobudziły się aż. Może weź się jeszcze poznaj. Gdzie idziesz? Rób brzuszki, no super. A, bo ona sobie już chyba idzie. W ogóle już jest 18, mógłbyś już wrócić do domu. Albo pójść na kluby. A to kto? To to jest. Trenerka, chodźcie do niej. Też jest spoko. O, pani to ćwiczenia potrzebne. Co to same Harrisony? Też Harrison. I ten Harrison. Co to jest, klub Harrisonów?
Ten jeszcze ktoś poszedł? Dobra, jej jeszcze nie znamy. No, cześć. I co, ja mogę o jakiś trening poprosić? Patrzenie w chmury. A jakbym kliknęła tu? To są ćwiczenia razem. Weź, już nie żartuj, proszę ciebie. Może porozmawiaj o technikach fitness, zawsze coś. Ona też całkiem spoko się wydaje. Poznaj. No, wiadomo, aktywna. Mul książkowy? Dobra, idź podnieść ciężary chwileczkę jeszcze. Chyba już zamykają, wiesz, bo wszyscy się zmywają. W każdym razie jest 20. Jak ty się czujesz? Z tobą jest całkiem spoko, jak na cały dzień spędzę na siłowni. Przepraszam, gdzie ty z tym wielkim brzuchem się wybierasz? Wyglądasz jak modliszka. Dobra, idź stąd. Idź, nie przeszkadzaj swojemu bratu. A to kto? Carrie Adams. A to mnie będzie pilnował cały dzień, no proszę. To kto? I ten Forrester? Tam ktoś taki był? Jezu, jak ja się nie orientuję w tych serialach. Dobrze, wystarczy tej siłowni z nas. Chociaż, czekajcie, nie, on chociaż prysznic weźmie. Widzicie, że się upaćkał. Proszę, weź prysznic i będziemy się zmywać do jakiegoś klubu. A w klubie coś zjesz. Coś ci znajdziemy. W końcu jakieś nocne szaleństwa są ci potrzebne. Tu. No, super. Dobra, to wybywamy z tego interesu. Idziemy do jakiegoś klubu. Co my byśmy tu wybrali? Tu coś jest blisko naszego domu. No co to jest? Pro stare ruiny. A to musiała być tam impreza. Tu jest sam basen. To się tam może w następnym odcinku wybierzemy. Tu chyba często bywaliśmy. Chodźmy tutaj. To jest blisko domu, no to wiadomo. Przynajmniej będzie jak szybko wrócić o zaraz o. Znaczy, no nie tak zaraz, ale jak późno w nocy, no to chyba lepiej mieć bliżej do domu niż dalej, nie? No właśnie. No Boże, nie przynoś wstydu. Schowaj się. Na imprezę. Masz tu jakąś panią. Przyjazne powitanie. O, tu jeszcze ktoś przyszedł. Jakaś pani Weronika. O, jeszcze tu ktoś jest. Druga Weronika? A, to jest Piskosz, a to jest wojewoda. Okej. Gabi, ja ciebie chyba przetrącę. No wciąż łazić po klubach. O, wygłoś mowę zachęcającą, że ma iść do domu. Dobrze, będzie tu dzisiaj jakaś impreza czy coś? Tak, a ta ćwiczenia jej się przypomniały. Weź może popisuj się tańcem. Tylko ja bym tu prosiła, niech tutaj coś mi gra. Tańcz sobie tu. O, czekajcie, kto to jest? To ta? Chwila, bo mi uciekła. Tak, to była pani DJ. Tu jeszcze ktoś jest, kto to? Kolejna Harrisonowa. Jakieś plagę stworzyłem Harrisonów. Weź się poznaj. Może z nią zatańczysz, co? Możesz? Pojedynek taneczny. O, z nią spróbuj. Jest wesoła. No i co z tym pojedynkiem? Boże, do czego ona cię namawia?
Tak na pierwszym spotkaniu? No ale dobra, poznajcie się lepiej. Dzisiaj dość dużo dziewczyn poznałeś. Może też w komentarzach zasugerujecie, z którą pierwszą powinien się umawiać, co? O, rozmawiaj o stylach tańca, może się zna, skoro tu przyszła. Jej ta w ciąży, patrzcie, i jak wygiwa się, o. Wiesz, nie chcę nic mówić, ale jeśli to dziecko przez przypadek nie wypadnie. Jestem ciekawa, czy teraz jak się urodzi, to będzie znowu mała Aleksander. A przekonamy się. Czy ty jesteś w związku, dziewczyno? Ty byś chciał zdobyć umiejętności komediowe i radosne. Ona ma męża. Ja nie mówię, że mi to przeszkadza, nie? No ale jak pierwszą dziewczyną wolałabym nie mężatkę. Babciu, jak ty wywijasz. Weźmy tą, powitajmy jeszcze, bo ona tutaj już jest i jest i... Tak kto to jest? Ben. Serio, połowy tych simów tutaj nie znam. Żartuję o politykach, ona i tak rozbawiona. Parodii Sima. Może jeszcze śmieszna historia. O, widzisz, mamusia przyszła na ciebie nakrzyczeć. Idź na kablu i na nią, że mamo, mamo, ona w ciąży przyszła tańczyć. Synku, wiesz, jakbyś potrzebował pieniędzy, to mów, to ja ci dam, żebyś dobrze wyglądał. Nie, mamo, na razie mi tylko nie stać na okulary, ale to nic, jestem szczęśliwy. Poza tym, że jestem głodny. Dobra, może coś byśmy sobie właśnie do jedzenia zamówili. Zamów jedzenie. Jeju, miska oliwek, ale bym zjadła. Może rybę z frytkami. Co ty już tu chciałeś? Oglądaj. A to jest teraz pewnie występ jakiś? Ona jakaś słaba jest. Czasami jest taka impreza, że hoho, a to jest jakieś tak... O, przejeździec. To jest ten bezdomny, którego wam pokazywałam. Tak, senior. No wiesz, ja nie wiem, dlaczego ty sam blat jesz, a obok ci jedzenie znika, no ale super. Niby jest na imprezie, a tak ci zabawa spada. Weź tutaj z mamą sobie pożartuj. Ty chcesz te komediowe sobie podnieść. Nie umiesz opowiadać kawałów, sorry. Czy to jeszcze ktoś jest, czy już wszyscy się zmyli? Wszyscy się zmyli, bo już jest czwarta nad ranem. I ty, panie, też powinieneś wracać do domu. Skończyłeś się, skończyłeś. To ja ciebie do domu zapraszam, pożegnaj się ładnie. O, jaki zmęczony. O, idzie. Macie, ale u nich to rodzinne. Zmęczony, ale jaki zadowolony. No. Tak, tak. No i cóż, ja myślę, że na tym skończymy nasz dzisiejszy pierwszy odcinek wyzwania. Abelard sporo dziewczyn poznał. Myślę, że w kolejnym odcinku już jakoś tak bardziej spróbujemy przypilić, nawiązać z nią relację. Nawet tak jak mówiłam, musimy najpierw maksymalnie przyjeźdź i romans rozbudować, zaprosić na randkę i dopiero wtedy możemy wziąć ślub. Więc troszkę czasu nam to zajmie. Też nie wiem, za kogo tak naprawdę mogłabym się wziąć tutaj. Talara jest ciekawa niby. Nie wiem, jak ona w kwestii dzieci, to znaczy dzieci męża. Ta Julia jest też okej. Okay. Nie widzę, czy ona jest mężatką, czy nie. Tutaj jedna Harrisonowa, ta ma małżeństwo. Nie zdążyłam sprawdzić, bo tam mogło na dole pisać i ja patrzyłam bardziej po cechach. Zaraz, czekajcie, niech on tutaj sobie wróci, to ja sobie to przepatrzę. Tak, idź spać, bo z ciebie tak już dzisiaj nic nie będzie. Czekajcie, Lara. Nie, nieznane. Nie, tylko wiemy, że Kimberly jest z tym. Tutaj z tą Julią nie wiemy. Nie, no mnie ciekawi Julia, Oliwia mnie ciekawi. W sumie tak Kimberly też mogłaby być. Chociaż mówię, w
pierwsza żona chciałabym, żeby nie była z odzysku. Że tak, no gdzie drzemiesz? Idź spać jak człowiek, no proszę ciebie. Dobrze, więc ja kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Liczę, że w komentarzach napiszecie mi swoje rodziny, które mogłabym tutaj dodać do miasta. Tak jak mówiłam, jest jeszcze troszkę niezaludnione, więc trochę rodzin bym dodała. Co więcej, no najbardziej mam nadzieję, że seria wam się spodoba i z chęcią będziecie ją oglądać. Tak jak mówię, mam dość sporo pomysłów, co ja tutaj bym mogła kombinować z tymi simami, z żonami, jak dom samej rozbudować. No i wiecie co, tak troszkę chyba musielibyśmy pomyśleć, co, jak ten Abelard mógłby zarobić. Ale skoro on ma rozbudować sobie jogę, sport i co on ma jeszcze rozbudować? Charyzmę, to moglibyśmy go tymczasowo wrzucić jako sportowca do kariery. No popracowałby z 2-3 dni, a jak przypływ gotówki będzie, to się zwolni. Zresztą napiszcie w komentarzach, jak uważacie i co o tym sądzicie. Ja wam na razie bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym widzimy się już za 2 tygodnie, tak więc trzymajcie się, no i cześć!